Dzień dobry. Borelioza, diagnostyka i leczenie to tematy, które nadal budzą wiele wątpliwości i kontrowersji. Świadczy o tym chociażby ilość pytań, które mi zadajecie. Przesyłacie wyniki badań i pytacie się, czy macie boreliozę. Wyjaśnijmy na początku, że diagnostyka boreliozy, diagnostyka laboratoryjna jest dwuetapowa. Najpierw wykonuje się test ELISA, który jest wysokoczuły, to znaczy jego czułość diagnostyczna wynosi praktycznie 100%. Test ten jest, można powiedzieć, nadgorliwy, to znaczy, że on rozpoznaje boreliozę zarówno u tych pacjentów, którzy są chorzy, jak również u tych, którzy są zdrowi. Jeżeli macie RZS, Hashimoto, cukrzycę typu pierwszego, czyli choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład toczeń, macie autoprzeciwciała, test ELISA może być dodatni. Jeżeli przechorowaliście przed chwilą grypę, cytomegalowirusa, na przykład mononukleozę zakaźną, albo mieliście opryszczkę, test ELISA może być dodatni. Szczepiliście się przeciwko grypie, przyjmowaliście inne szczepionki przed chwilą, test ELISA też może być dodatni. W związku z tym sama ELISA to za mało. Dodam tutaj, że opcjonalnie w niektórych krajach stosuje się test ECLIA, skrót ECLIA, albo ELFA zamiast ELISY i to też jest dopuszczalne. Natomiast IIF, czyli test pośredniej immunofluorescencji, to jest zupełnie już inny test, niedopuszczalny. Dlatego drugim testem jest test Western Blot, opcjonalnie w niektórych krajach immunoblot, line blot. Ten test w przeciwieństwie do ELISY ma bardzo wysoką swoistość diagnostyczną, z angielskiego specificity, czyli specyficzność, a dokładnie mówiąc językiem już takim bardziej naukowym, nie specyficzność, tylko swoistość diagnostyczną. Ona wynosi ponad 99%, ale też nie jest nigdy 100%. Dzięki takiej wysokiej swoistości diagnostycznej test Western Blot eliminuje te przypadki fałszywie dodatnich wyników, które zostały uzyskane w teście ELISA. I dlatego, mając dopiero dodatni wynik testu ELISA, dodatni wynik testu Western Blot i objawy kliniczne, czy to mogą być ze strony narządów ruchu, czyli na przykład objawy stawowe, objawy kardiologiczne, neurologiczne, dermatozy skórne, można rozpoznać boreliozę. Bo proszę pamiętać, że borelioza to jest rozpoznanie kliniczne, a nie laboratoryjne. Nie ma objawów klinicznych, jest ujemny wywiad, ujemne badanie podmiotowe i przedmiotowe, dodatnie wyniki ELISA i Western Blot, nie ma boreliozy. Leczymy wtedy, gdy są spełnione trzy warunki. Dodatni test ELISA, dodatni test Western Blot i dodatnie objawy kliniczne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ktoś mnie ostatnio zapytał, Patryku, zrobiłem od razu test Western Blot, bo jest droższy, bo jest to test potwierdzenia, więc mam pieniądze, stać mnie, zrobię sobie Western Blot, wyszedł dodatnio. Czy mam boreliozę? Nie można tego stwierdzić. Test Western Blot, nawet dodatni, to za mało. Na rynku istnieją testy pochodzące od różnych firm, od różnych producentów, które nieco różnią się między sobą tą swoistością i diagnostyczną, więc jeden test Western Blot, nawet dodatni, to za mało. Natomiast proszę pamiętać, że ten 1% wyników fałszywie dodatnich w Western Blot jest zarezerwowany właśnie dla innych przypadków, które nie mają boreliozy. Test Western Blot może być dodatni, jeżeli kilka lat temu mieliśmy infekcję właśnie krętkami Borrelia burgdorferi, bo nas ugryzł kleszcz albo nimfa, nie pamiętamy. Większość infekcji ulega samowyleczeniu, organizm je zwalcza, więc jest możliwa infekcja z całkowitym wyleczeniem samoistnym, ale już są te przeciwciała powodujące dodatni wynik testu Western Blot. Kiedyś mogliśmy w przeszłości przechorować boreliozę, a przeciwciała mogą się utrzymywać przez wiele lat, dlatego ten Western Blot tutaj też może być dodatni. Jeżeli go robimy pierwszy raz, to my nie wiemy, jaka była wyjściowa sytuacja i jak długo te przeciwciała we krwi się utrzymują, czy są związane na przykład z tym ugryzieniem przez kleszcza, które miało miejsce miesiąc temu. Być może te przeciwciała mamy już od kilku lat i kilka lat temu też ten Western Blot był dodatni. Możliwe są sytuacje, że są objawy kliniczne, na przykład stawowe, ból, obrzęk stawów, utrudniona ruchomość, dodatni ELISA, dodatni Western Blot i nie mamy boreliozy. Lekarz w takim przypadku zleci antybiotykoterapię, oczywiście, i będzie miał rację, nie dłużej niż przez 28 do 30 dni.
na przykład doksycykliną, ale jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, to nie należy tej antybiotykoterapii kontynuować, trzeba ją zakończyć i szukać innej przyczyny. Bo jeżeli, tak jak powiedziałem, pacjent w przeszłości miał kontakt z kleszczem i borelią, nie zachorował, po prostu miał infekcję, którą organizm sam zwalczył, pacjent nawet o tym nie wie, może mieć dodatni wynik testów serologicznych, ELISA i Western Blot, i teraz przy okazji przyplątało mu się RZS, więc ma objawy stawowe, dostanie antybiotyk, który mu nie pomoże, więc trzeba po tym miesiącu nieskutecznego leczenia szukać innej przyczyny. Kolejna sprawa. Test PCR. Test PCR nie jest testem zalecanym do diagnostyki boreliozy, gdyż ma niską czułość i swoistość diagnostyczną. On ma wybitną, cholernie wysoką czułość analityczną, ale niską czułość diagnostyczną. I dawniej mówiono, że jeżeli jest na przykład rumień wędrujący i są wątpliwości, można wykonać biopsję skóry i tam poszukiwać metodą PCR właśnie DNA Borrelia burgdorferi. Natomiast trzeba pamiętać, że i tak w tym przypadku te wyniki często są fałszywie ujemne, dlatego że gdy jest rumień wędrujący, to te krętki często lokalizują się na obrzeżu rumienia, a nie w środku. W środku już ich może nie być. Generalnie test PCR nie jest zalecany. Test KKI klążących kompleksów immunologicznych jest mało wartościowy, nie należy go wykonywać. Ileż to ja razy słyszałem, że mamy ujemną boreliozę, borelioza może być seronegatywna, trzeba zrobić sobie test krążących kompleksów immunologicznych. Wyjaśniam zatem, że dodatni test KKI krążących kompleksów immunologicznych przy ujemnym teście ELISA i braku objawów klinicznych nie upoważnia do rozpoznania boreliozy. Wyjaśniam, bo kompleksy immunologiczne to są kompleksy antygen przeciwciała. W wyniku związania się antygenu z przeciwciałem, to przeciwciało już nie będzie reagować w teście ELISA. Ale boreliozę rozpoznaje się w tych testach ELISA i Western Blot powyżej tak zwanego cut-off, czyli punktu odcięcia. Zwróćmy uwagę, że w teście ELISA mamy na przykład, ja podaję przykładowo, bo testy różnych firm mogą mieć różne normy. Poniżej 16 RU na mililitr ujemny, 16 do 22 wątpliwy, powyżej 22 dodatni. Więc jeżeli ktoś ma poniżej 16, ma na przykład 10, 12, 15, to ten test jest ujemny, mimo że ma przeciwciała. Ale ta ilość przeciwciał jest zbyt mała. W przeszłości być może miał kontakt z krętkami, albo przebył dawno, dawno temu, wiele lat temu boreliozę, dlatego przeciwciała utrzymują się na niskim poziomie, ale to zbyt mało, żeby ją rozpoznać. Jeżeli ktoś ma boreliozę, to będzie miał te przeciwciała, bo one zawsze są produkowane w większej ilości niż ilość antygenów. Borelia namnaża się wewnątrzkomórkowo. Przeciwciała są wydzielane do krwi przez komórki immunokompetentne, plazmocyty, limfocyty B. Nie ma takiej możliwości, że cały czas będą kompleksy immunologiczne, a nie będzie wolnych przeciwciał niewykrywanych w teście ELISA. Jeżeli ktoś ma dodatni test kompleksów immunologicznych, niech sobie zrobi ELISę za miesiąc czy za dwa, będzie miał dodatnią ELISę. Jeżeli nie będzie miał dodatnią ELISę, to znaczy, że że miano tych przeciwciał jest na tyle małe, że znajduje się poniżej punktu odcięcia i nawet jeżeli istnieją kompleksy immunologiczne, nie świadczy to o chorobie i nie upoważnia do leczenia. Kolejny test LTT, test transformacji blastycznej limfocytów. Co to w ogóle jest? Limfocyty B, limfocyty T, które miały kontakt z antygenem wcześniej, po ponownym kontakcie z antygenem, ulegają transformacji blastycznej, powiększają się ich błona komórkowa, staje się pofalowana, jądro powiększone, chromatyna bardziej luźna, może pojawić się jąderko. Mogą przypominać blasty. W mononukleozie zakaźnej mamy limfocyty antypowe, mamy tak zwane komórki limfoidalne, reaktywne, mogą przypominać blasty. Natomiast one reagują tak nawet po kilku czy kilkunastu latach. Dlatego, że komórki pamięci mogą żyć nawet kilkanaście lat lub dłużej. Więc to, że teraz wyjdzie test transformacji blastycznej limfocytów dodatni, to nie świadczy o boreliozie. To absolutnie na tej podstawie nie należy rozpoznawać boreliozy. Czyli nie wykonujemy testu PCR, LTT, KKI, nie poszukujemy cyst i form L bakterii, dlatego, że są to badania niewiarygodne i w ogóle w diagnostyce w tej chwili nieprzydatne. Nie należy ich wykonywać, mogą prowadzić do błędnych interpretacji i wniosków diagnostycznych. Borelia jest wrażliwa na antybiotyki z grupy doksycyklin, dlatego że oporność wśród borelii nie występuje.
Oporność występuje wtedy, gdy mamy nadużywanie antybiotyków. W przypadku borelia wektorami są kleszcze, natomiast choruje zwierzyna i zwierząt nie leczy się tak antybiotykami. Szczury nie biorą antybiotyków, w związku z tym te krętki borelia nie mają jak się uodpornić. Dlatego jeżeli po miesiącu leczenia nadal występują objawy, to należy to leczenie zakończyć i szukać innych przyczyn. To nie jest tak, że leczenie jest nieskuteczne. Objawy mogą występować jeszcze przez kilka, nawet kilkanaście miesięcy po skutecznym leczeniu. Jeżeli mamy wrzut żołądka i Helicobacter pylori, dostaniemy antybiotyk, to tego Helicobacter pylori nie ma, ale wrzut jeszcze nadal może być. Jeżeli mamy biegunkę, na przykład salmonelozową, to my dostaniemy antybiotyk, ale zespół jelita drażliwego z biegunką post-infectious IBS może się otrzymywać przez kilka miesięcy. Jeżeli w wyniku borelii dojdzie do uszkodzenia stawów, do uszkodzenia mięśnia sercowego, to te objawy mogą się utrzymywać przez całe życie lub przez wiele miesięcy. Jest to okres rekonwalescencji, mimo że tej bakterii już tam nie ma. Dalsze podawanie antybiotyków naraża tylko na niepożądane powikłania. Bardzo ciężkie i śmiertelne, jak rzekomo błoniaste zapalenie okrężnicy, czy na przykład anemia aplastyczna szpiku. To są poważne, śmiertelne powikłania, jeszcze stanowiące dużo większe zagrożenie niż sama borelioza. Dlatego, moi drodzy, ktoś mnie kiedyś zapytał, czy właśnie test Western Blot sobie zrobiłem, mam dodatni, czy można rozpoznać boreliozę? Nie można. I tak trzeba zrobić ten test ELISA. ELISA dodatni, Western Blot ujemny, czy można rozpoznać boreliozę? Nie można. ELISA dodatni, Western Blot dodatni, nie ma objawów, czy można rozpoznać boreliozę? Nie można, moi drodzy, jak powiedziałem, jest to rozpoznanie przede wszystkim kliniczne. Natomiast kolejną kwestią jest takie zapytanie, w jaki sposób można ocenić skuteczność leczenia, jakim testem? Żadnym testem. Nie można na chwilę obecną żadnym testem ocenić skuteczności leczenia. Skuteczność leczenia boreliozy ocenia się na podstawie ustępowania objawów klinicznych, a jeżeli te objawy występują nadal, szuka się innych przyczyn, to znaczy innych chorób. Dlaczego? Dlatego, że test ELISA i Western Blot będzie dodatni przez wiele lat, tak jak powiedziałem, mimo że tej borelii już nie ma, te testy już później do oceny potwierdzenia skuteczności leczenia się w ogóle nie nadają. I dlatego, moi drodzy, trzeba tutaj o tym pamiętać, dlatego, że diagnostyka boreliozy często budzi wiele niepotrzebnych kontrowersji, a sprawa bardzo często zupełnie jest oczywista. Jeżeli w przyszłości będziemy wykonywać sobie ukąsi nas kleszcz, to co należy robić? Obserwować to miejsce. Po wyciągnięciu kleszcza odkazić i obserwować. Jeżeli to normalne, że w tym miejscu wystąpi czerwona plamka, pogrubienie skóry, obrzęk, świąt, lekkie pieczenie, to jest reakcja zapalna lub alergiczna na kontakt z obcym alergenem i antygenem, śliną kleszcza. Natomiast mówi się w literaturze, że jeżeli dopiero ten rumień ma powyżej 5 cm, niektórzy mówią, że powyżej 3, to wtedy można podejrzewać boreliozę. Ale mniejsze, na przykład jeżeli ktoś ma 1 cm po 2-3 dniach od ugryzienia kleszcza, to nie jest rumień wędrujący. Jeżeli on zaniknie, nie będzie się powiększał i ma małą średnicę, to jest normalna, zwykła reakcja alergiczna, z którą nie należy nic robić. Nie należy później badać sobie przeciwciał. Jeżeli ta reakcja zniknie, żeby sprawdzić, czy doszło do zakażenia boreliozą, gdyż tak jak powiedziałem, te przeciwciała możemy mieć od wielu, wielu lat i o tym nawet wcześniej nie wiedzieliśmy. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli ukąsi nas kleszcz, obserwujemy. Jeżeli nic się nie dzieje, to na tym poprzestajemy i się nie badamy. Natomiast dalszą diagnostykę prowadzimy wtedy, jeżeli pojawią się dodatkowe objawy lub jeżeli wystąpi rumień wędrujący, to wtedy badania laboratoryjne nie są nam w ogóle w tym przypadku potrzebne, gdyż podajemy antybiotyki bez badań laboratoryjnych. Natomiast czy możliwa jest reinfekcja? Możliwa. Częściej u osób, które rozpoczęły od razu leczenie na etapie rumienia wędrującego. Ale również u innych osób, dlatego że istnieje wiele różnych gatunków borelia, istnieje mnogość antygenów i te reinfekcje są możliwe. Boreliozą nie zarażamy się od człowieka na człowieka. Możliwa jest transmisja na łożysko, przez łożysko na płód, natomiast przez kontakty seksualne
Wyjątkowo, w zasadzie przyjmuje się, że nie, przez podanie ręki, pocałunki, przebywanie z tą samą osobą, nie. Borelia jest chorobą, borelioza jest chorobą odzwierzęcą. Dobrze, moi drodzy, czyli tak jak powiedziałem, kontakty seksualne z osobą chorą na boreliozę nie stanowią większego zagrożenia. Ja ostatnio podsłuchałem taką rozmowę, taką oto rozmowę. Mamusiu, czy ja mogę iść na dyskotekę? W takiej minisz spódniczce na pewno nigdzie nie pójdziesz. Ale mamusiu, ja już mam 18 lat. Nie, Kamil, nie pójdziesz i koniec. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.